Zaprosiłem 100 hejterów, by sprawdzić, czy jestem w stanie się przed nimi obronić. Co sądzę o Fridzie? Hipokryta. Król wymuszonych reakcji. Pusty. Fałszywy. Prymitywny gbur. Przede mną 3 etapy konfrontacji z hejterami, a każdy jest coraz mocniejszy. Jak uda mi się wybronić, jestem bezpieczny. Jednak jeśli ze mną wygrają, dostaję karę. Hejterzy zaczęli od ustalenia pytań do pierwszego etapu. No, ja mam pytanie a propos właśnie wyglądu, nie? Dlaczego Karol, pomimo tego, że ma miliony na koncie, nadal się ubiera jak taka żywa reklama smyka, nie? I to... Myślę, że to na pewno jest fajne pytanie. Ostatnio odszedł właśnie Patryk z Genzy i pytanie, czy ta decyzja była w 100% jego? Bo wiadomo, on mówił, że tak, że odchodzi z Genzy z projektu, skupia się bardziej na sobie. Ale właśnie pytanie, czy przez te kontrowersje, które były w zeszłym roku, po prostu nie miały one jakiegoś wpływu na podjęcie tej decyzji, powiedzmy, z góry, nie? Myślę, że to na pewno będzie fajnie zadać. To zapytajmy teraz o co sądzi na temat walki z Marty. Karol, witam cię w pierwszej rundzie. Przed nami jest 7 pytań i co? Będziesz musiał się wybronić. Zobaczymy, czy ci się uda. Zapraszamy pierwszego hejtera. Co, stresik jest tam, czy nie? Podrosło, no, ale jest? Nie podrosło. Karol, powiedz mi, pomimo tylu ludzi od PR-u i takiej ilości pieniędzy na koncie, dlaczego cały czas ubierasz się tak fatalnie? Zgadzam się. Powiem ci tak, dlaczego? O, sprawa jest prosta. Nie mam zajawy. A przede wszystkim dla mnie najważniejsza jest wygoda. Dlatego wchodzą często dresiki. Jak widzicie mnie, jak ładnie wyglądam, to tylko dlatego, że mnie Vera ubrała jak coś. Nie widzieliśmy jeszcze. Dobry jest, dobry jest. Ale wiesz, zawsze można ubierać się wygodnie i tak samo ładnie. Słuchaj koleżko, twoje pytanie się skończyło. I teraz, moi drodzy, będziemy głosować, czy Karol się waszym zdaniem wybronił z tego, czy nie. Na potrzeby programu stworzyliśmy specjalną aplikację i maszynę, w której każdy ze 100 hejterów oddaje swój głos. Jeśli wyjdzie kolor zielony, obroniłem się, a czerwony oznacza, że lipa. Za Karolem będą się pojawiać odpowiedzi i zobaczymy, czy Karola to przybliży do kary, czy oddali. Zapraszam do głosowania. Pierwsze pytanie za nami, teraz zobaczymy, czy się wybroniłeś, czy nie. Jestem mega ciekawa. Coś tam już leci, widzę, coś tam ale już leci. Ale leci równo. Jest! Jest, dobra. Tym solidnym akcentem przechodzimy do hejtera numer 2. Czy nie uważasz, że masz kompleks Patyckiego? I czy nie masz potrzeby udowadniać wszystkim, że nie jesteś od niego gorszy? Okej, ciekawe pytanie. Generalnie rzeczywiście, my z Patycem mamy bardzo dużo wspólnych zajawek. Praktycznie bardzo często, czy tam spadochrony, czy coś, robiliśmy dużo rzeczy. I rzeczywiście się tak złożyło, że on miał maraton. Ja też sobie stwierdziłem, że przebiegnę. Ale czy mam kompleks Patyckiego? Nie wiem, dlaczego miałbym mieć w sumie. Wiesz, w sensie, myślę, że mamy bardzo podobne po prostu zajawki. To jest odpowiedź na to pytanie. Na przykład Patek zrobi Mount Everest, a nie wiem, jak śledzicie Twitterka, to my się razem umawialiśmy na ten Mount Everest. Finalnie chyba razem nie pójdziemy. Ale ja znowu w tym roku sobie pójdę na Mont Blanc, tak? Jakbym chciał udowodnić coś, to bym raczej chciał coś lepszego niż Patek, ale on jest świrem ciężkim i ja już mam bobasa, także może odpuszczę. Wystarczy mi Mont Blanc. Głosujmy. Tak, głosujmy. Więc po raz kolejny 100 osób oddało swój głos. Nie no, jak to będzie na czerwono, to ja was nie wierzę, nie? Ja jestem bardzo ciekawa. No, dobra. Nie, no ładnie odpowiedziałem, no. Zapraszamy w takim razie trzecią osobę. Udało już mi się zdobyć 2 punkty, więc jeszcze 2 kolejne i nie będę miał żadnej kary w tym etapie. Czy żałujesz decyzji o zaangażowaniu Patryka w projekt na samym początku? Czy masz do niego teraz żal, że tak mało się angażował? Czy po prostu decyzja Patryka o odejściu z projektu była tylko i wyłącznie jego decyzją? Czy miał na to wpływ osoby trzecie? Nie, w ogóle nie żałuję, że Patryk dołączył. Cieszę się, że on dołączył do Gen Z, bo on był tam mega istotnym elektronem, który po prostu łączył tą całą reakcję łańcuchową. Jako jedyny miał doświadczenie w prowadzeniu w ogóle social mediów, takie rzeczywiste, realne. Razem z Wiką zresztą, więc tutaj nie można też zapominać o niej. Przechodząc dalej do pytania, czy nie mam żalu, że się mniej angażował? Wiadomo, że mógłby bardziej, tak? Ale ja też wychodzę z założenia, życie mnie nauczyło, że nic na siłę. I dać taką przestrzeń, nie zmuszać, bo to zawsze źle wyjdzie, nie? Więc to też odpowiedź na twoje trzecie pytanie. Ta decyzja gdzieś tam była konsultowana ze mną mocno. W jakim stopniu? No Patryk się mnie pytał, tak? Czy to jest dobry pomysł, czy to nie jest dobry pomysł. Czyli to nie była tylko i wyłącznie jego decyzja, tak? Nie. No i to jest satysfakcjonująca odpowiedź. Fajne pytanie, co? No, ale właśnie, kurde, coraz są trudniejsze te pytania. I... Dlatego zobaczmy, jak odpowiedzieli na nasi hejterzy. O kurde. Ej, co jest? Co jest? Niesatysfakcjonująca odpowiedź. Czyli po prostu moja odpowiedź była dobra, tylko tutaj wszyscy chcieliby, żeby Patryk był dalej w Genzy. Tak to zostało. Dlatego przejdźmy tym samym do czwartego pytania. Zapraszam czwartego hejtera. Czy nie uważasz, że historia zatacza koło i odejście Patryka zwiastuje koniec Genzy? Trzeba pamiętać jedną rzecz. Wszystko się kiedyś kończy, tak? Więc na pewno kiedyś będzie koniec Genzy. To jest oczywiste. Natomiast czy odejście Patryka zwiastuje? Uważam, że nie, bo wiem, jak wygląda to w środku i wiem, że oni są mega zżyci i po prostu Patryk potrzebował poświęcić swój czas na coś innego, tak jak on zresztą
mówił, chciał też tak zrobić. Nigdy nikogo nie będę, tak jak już mówiłem, zmuszał. Musisz być w Gen Z, coś tam. Jak ktoś nie chce, nie jest w Gen Z. Jak ktoś chce, jest w Gen Z. Robię wszystko, żeby oni się czuli tam dobrze i żeby czuli ten projekt, żeby chcieli w nim być. I to jest moje zadanie, nie? Myślę, że możemy przejść do głosowania. No nie, no teraz to w ogóle nie ma opcji, że będzie na czerwono. Przecież jakby mówiłem prosto z serca, no bez jaj. No właśnie. No. Prosto z serca, tak. I ewidentnie zostało to zauważone, także są 3 punkty po twojej stronie. Żebyś nie miał kary, musisz mieć 4. Oczywiście na wszystkie pytania odpowiadasz i tak, ale jeżeli wszystkie pozostałe pytania, które zostały, zostaną odpowiedziane na nie, kary będziesz miał. Dobra. Może to być przeważające pytanie, także zapraszamy 5. hejtera. Siema. Co, Karolku? Chciałbym, żebyś szczerze nam powiedział, co uważasz o muzyce Weroniki, ale nie jako partner, tylko jako słuchacz. I w dodatku chciałem cię zapytać, czy jej ruszenie w trasy nie jest trochę rzuceniem się na za głęboką wodę przy na tyle, nie oszukujmy się, niskich predyspozycjach muzycznych, wokalnych. Pytanie od razu jest tutaj... Tendencyjne. Tendencyjne, trochę. Dokładnie, tak, tak, tak. Z Wery płyty na swojej playliście mam kilka kawałków i słucham ich, realnie słucham. 47 piętro, dowalony kawałek. Konwalie akurat dla mnie jest taki mega fajny, bo akurat on nie jest energiczny, ale mi się akurat podoba. Oczywiście nasza nota taka sama, no i jeszcze O północy, nie? To te 4 kawałki mam na playliście swojej i rzeczywiście ich realnie słucham. Ale gdyby to nie była Weronika, słuchałbyś tego? Pewnie nie, bo nie miałbym też takiego emocjonalnego do tego przywiązania, nie? To jednak ja bardzo mało słucham polskiej muzyki, nie? Słucham tego, co my robimy, bo mnie to jara, bo mam do tego też jakiś taki, wiesz, emocjonalne przywiązanie. Tutaj druga część pytań była tendencyjna. Słuchaj, ja uważam, że akurat Wera naprawdę zrobiła ogromną pracę od na przykład płyty ekipy. Mega progres jest, nie? A jeszcze dużo przygotowań przed nią, bo tak naprawdę próby się nie zaczęły, ale my też zatrudniliśmy u nas ostatnią osobę do pracy z głosem, nie wiem jak to się nazywa, emisji głosu czy coś, więc on też będzie bardzo dużo ją uczył. Okej, okay, myślę, że mamy wszystko. Zobaczymy zaraz, czy satysfakcjonująca. Dziękujemy tobie bardzo i zapraszam do głosowania. Spróbuję znaleźć taktykę, czy rozwijanie się ma sens, czy raczej krótko. Bo... Chyba ludzie, jak próbujesz się rozwinąć, to traktują, że kombinujesz. Trzeba po prostu bam i tyle. Lipa, Karol, lipa. W takim razie zapraszamy kolejną osobę, kolejnego hejtera. Cześć, co tam, hej. Co tam masz fajnego? Czy nie uważasz, że te związki wszystkie, które powstają aktualnie w ekipie, psują ten projekt? Nawet jeżeli bym uważał, to czy jakby ja nie chcę nic z tym robić, wiesz, to są ich związki, no bez jaj, jakby oni muszą robić to, co chcą, jeżeli chodzi o sprawy sercowe, nie mogę tutaj w żaden sposób, wiesz, ingerować. Nie uważam, że niszczą ekipę, dlaczego by tak miało być w sumie? W takim razie zaczynamy głosowanie. Tutaj teraz Karol postawił faktycznie na krótszą wypowiedź. Ciężko źle odpowiedzieć, no bo co mogę, więc jak będzie źle, to naprawdę ktoś mnie nie lubi. No przecież hejterów tu zaprosiłeś, tak? To, czego się spodziewasz? Zobaczmy w takim razie. Ej kurde, bo to jest może być decydujące. Ten początek jest najgorszy. Ej nie, to trole. Ja bym chętnie właśnie kogoś posłuchała, czemu odpowiedział na nie. Może być ciekawe. No tak. Nawet jeśli byś miał coś przeciwko tym rozpadom, tym zawirowaniom różnym związkowym, to chcąc, nie chcąc, mogą być takie właśnie różne zgrzyty, co potem może właśnie negatywnie wpływać na i środowisko, którym się otaczasz, i właśnie tutaj widzów, takich jak ja na przykład, czyli hejterów. Przejdźmy może dalej. Dobra, okay. Dziękujemy ci w takim razie za wypowiedź. Karol, mamy 3-3. Jest. Jest naprawdę tutaj emocjonująco, bo to będzie decydujące pytanie, czy będziesz miał karę, czy nie. W tym pierwszym etapie, jeśli będę miał karę, będę musiał wylosować ją spośród wszystkich kar w programie na specjalnym kole fortuny. Także zapraszamy 7 osobę. Cześć, Karol. Cześć. Kiedyś wypowiedziałeś się o freak fightach. W skrócie powiedziałeś, że jest to patologia. Mówiłem tak? Tak powiedziałeś. Teraz została świeża ogłoszona walka Pauliny i Marty. Czy uważasz, że dziewczyny są patologią? Proste pytanie, prosta odpowiedź. Nie uważam, że dziewczyny są patologią, ale uważam, że freak fighty, okej, okay, kiedyś mogłem powiedzieć, że są patologią i podtrzymuję, ale nie wszystkie. W sensie Fame naprawdę zwiększył się poziom, odsunęli się od większości takich bardzo patologicznych rzeczy, reszta lipa. Ale dziewczyny, no dziewczyny nie, moim zdaniem dziewczyny nie. Okej. Okay. Okej, okay, dziękuję. Rozpocznijmy więc głosowanie. W takim razie teraz zobaczymy decyzję, czy Karol ma karę, czy nie. Idę do ciebie zobaczyć stąd. Jestem ciekawa, czy oni jakby zrobią specjalnie, żebyś miał karę, czy nie. No jakby... Dobra, zobaczymy, dobra. Nie no, no... Idzie równo. No właśnie, jest. Ale no, nie, no jakby to było niemożliwe. Nie, to jakby było to niemożliwe, jakby tak. To było na czerwono, to było nie, niemożliwe. No powiedziałeś wprost, tak? Więc tutaj naprawdę bym się zdziwiła, gdyby było inaczej. I tym samym zakończyliśmy pierwszą rundę. W rundzie drugiej czekają mnie o wiele gorsze pytania, a hejterzy mieli teraz czas, by wybrać kilka z nich. Jedno jest takie właśnie, czy jeśli miałby do wyboru jedną opcję, czyli właśnie świadomość i gwarancję tego, że
Weronika będzie zawsze zdrowa, w ogóle nic nie będzie właśnie jej się takiego poważniejszego działo, czy to, żeby właśnie takie majątkowe sprawy. A czy do tego pytania mogłabym, bo ja miałam coś o jak to jest poświęcać tyle czasu światu wirtualnemu, żeby zaniedbać relacje rodzinne. Czy pozwolicie mi na to, że wam troszeczkę zasugeruję jedno pytanie? No. Bo to mam z zapisanych od was pytań, więc to nie tak, że sobie wymyślam, ale to jest bardzo fajne pytanie. Czy to już jest dobry moment, żeby przyznać, że twoje 5 minut 2 to była czysta maszynka do zarabiania pieniędzy? Osoby występujące na kanale Ekipa to jest jakiś straszny niewypał. To było pytanie, moje pytanie, więc może ja to było twoje pytanie? Tak, 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 ja tak napisałam. Oczywiście nic personalnie. Oczywiście. I ta runda jest też inna, bo jest to debata. Mamy 1,5 minuty na rozmowę w danym temacie. Teraz, jeżeli się wybronisz, to hejter będzie miał karę, ale jeżeli nie, to ty będziesz miał karę i pierwszą karą, uwaga, jest garść robaków do zjedzenia. No okej, okay. Ciekawie, to tutaj się robi już coraz ciekawiej, ale też dla tych osób, które będą tam stały. Tak, bo teraz już mają taką presję, że zacznijmy w takim razie. Zapraszam pierwszego hejtera, a tym razem dwóch. Okej, okay. Stoisz przed wyborem. Zdrowie swoich bliskich, najbliższych, rodziny, Werki, dziecka swojego, swoich najbliższych przyjaciół, czy kariera, zarobki, dobytek, ale weź pod uwagę, że to też się łączy z twoim domem, z twoimi zarobkami, na które będziesz mógł przeznaczyć na swoje dziecko, właśnie na swoją narzeczoną. Weź też pod uwagę, że jeśli jest ta opcja z majątkiem i tak dalej, to wybierając drugą, rezygnujesz z takiego dostatniego życia. Takiego... To czy to? Tak. Lecimy. Dokładnie, co wybierasz, czym się kierujesz? Ale mega proste to jest w ogóle, to jest bardzo banalna odpowiedź. Skoro jest to czy to, to oczywiste, że jedynym właściwym wyborem jest zdrowie, bo bez zdrowia jest lipa. Jak to jest poświęcać tyle czasu światu wirtualnemu, by zaniedbać relacje rodziny? To jest dosyć trafne pytanie, bo czasami rzeczywiście wpadam w taki wir, zdarzało mi się nieraz i zdarzało mi się zaniedbywać. Czyli potwierdzasz, że... Tak, myślę, że tutaj mogę potwierdzić, że czasami tak jest, ale coraz rzadziej tak jest, od narodzin Mai, myślę, że coraz rzadziej i właściwie teraz to już w ogóle staram się to stawiać absolutnie na pierwszym miejscu. I właśnie czas nam się skończył. Myślę, że każdy powinien się teraz zastanowić, czy Karol się wybronił, czy nie. Was jeszcze tutaj zostawiam, bo możliwe, że będziecie robić karę. Zaczynamy głosowanie. Niech dziewczyny zjedzą. Cicho. Papierka, że też tak kleje. Obie. Jakie miny. Ej, szczerze, mega czuję się komfortowo teraz. Jestem pewien, że wybieram je, nawet jakbym źle powiedział, po prostu. Bo to, że poszliśmy tam razem, to w ogóle był najgorszy pomysł. Wiadomo, że się głosuje, że dwie osoby jedzą, a nie jedna. Wyświetlmy w takim razie odpowiedź. Wyświetlmy, że dziewczyny jedzą robaki, no. Czerwone, Karol, zielone, dziewczyny. No nie! Ej, to jest w ogóle rekord, nie? Smacznego wam życzę. Dziękuję. Dobre? Nie czuję, że to są robaki, to się nie wiem, smakują robaki. Tak właśnie. Okej, okay, no to już wiem. Ja widzę, że tutaj chyba jest średnio, tak? No bo to jest takie pierwsze doświadczenie. Udało mi się z pierwszą debatą, więc przyszedł czas na kolejne pytanie i nową karę. Teraz kara jest naprawdę solidna. To jest obrzydliwe sushi. Zapraszamy drugą osobę, drugiego hejtera. Ja się wypowiem tak ze strony pedagogicznej, bo jestem pedagogiem, pracuję z dziećmi, więc chciałabym się zapytać, jak się zapatrujesz na to, że jednak udostępniając wizerunek Mai, gdzieś tam narażasz ją na takie niebezpieczeństwo, hejt i że w przyszłości naprawdę będzie miała duże trudności z ludźmi. Tak, wiem, że wypowiedziałeś się, że dajesz jej w którymś momencie swobodę wyboru, ale jednak ludzie nie zapominają i cały czas będą chcieli jednak więcej i więcej i będą ją pamiętać, więc daję ci przestrzeń na to, żebyś się wypowiedział, żebyśmy mogli podyskutować. Ja zawsze traktowałem moje social media jako miejsce, jako taki serial o mnie, nie? Zawsze traktowałem, żeby to było autentyczne, więc naturalnym dla nas jest to, że pokazujemy ją i jednocześnie, jeżeli jest w Polsce jakaś osoba, która jest w stanie jej wytłumaczyć i ochronić ją przed tymi negatywnymi konsekwencjami i skutkami, to właśnie jestem to ja, bo ja na tej branży znam się po prostu najlepiej. Tak, ale nie obronisz ją przed tyloma ilościami ludzi, jakby jest ich tyle internautów, że ty sam, jako ojciec, żaden ojciec, mimo że jest Słuchaj, tylu mam ich... mam 20 troszkę doroślejszych dzieciaków, to jest jeden z nich, bronię ich i myślę, że na tyle, Maja, ile jako potrafisz. Moja córka, to będę ją bronił 1000 razy mocniej. Pewnie, ja jakby uważam to, że to jest super, co myślisz i co robisz, a myślę, że są ludzie, którzy naprawdę wszystkim im częściej chciałby zrobić krzywdę i byłby bezwzględny. Ja też zawsze podkreślałem, że jeżeli tylko zobaczę, stanę przed takim momentem, w którym będę widział, że to źle na nią wpływa, będę bardzo chciał, żeby tak nie było i jakoś ją od tego, wiesz, odsuwał, nie? Ale do momentu, kiedy jestem w stanie to kontrolować, to robię i myślę, że jestem najlepszą osobą w Polsce do tego. Ale są ludzie, którzy też gdzieś tam cię nie lubią, czy mają jakiś kompleks w sobie i dlatego cię hejtują właśnie czasem, tak jest z hejterami. Czasem faktycznie nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego wybronić i to może być moment, gdzie każdy będzie wracał do wszystkich wcześniejszych rzeczy, już się pojawiały nieraz, że może zakręćmy kołem fortuny, żeby wrzucić Maję
daje do basenu. Wiem, że to jest po prostu dla mnie bezwzględne i myślę, że dla niej, jako dla nastolatki dojrzewającej, która już będzie świadoma tego, co się dzieje, może być naprawdę trudne. Jeżeli byśmy ukrywali ją, to mogłoby wyjść jeszcze gorzej, więc naszym zdaniem jakby nie ma takiego 100% bezpiecznego rozwiązania. Jakby ten wybór, czyli że pokazujemy ją i w taki sposób, jak teraz to robimy, naszym zdaniem jest najlepszy, bo jesteśmy w stanie to kontrolować. Okej, w takim razie zakończyliśmy debatę. Myślę, że możemy przejść do głosowania. Rozpoczęliśmy w tym momencie głosowanie. Proszę, głosujcie na to, czy Karol się wybronił. Sprawdźmy. W ogóle fajnie się gadało. Ciekaw jestem, jak to ocenili ludzie. O, łeb w łeb. Aj, ale było bliziutko. No ale cóż, no w takim razie... O kurde. O Boże. I strasznie to śmierdzi. Obrzydliwe, strasznie nie? Śmierdzi to. Ej, szczerze, ale jak tam jest pasta, to mi uratuje życie, bo ona zabije cały smak. Obrzydliwe. Przyprawy, coś oj. Takiego? Coś jeszcze innego. Nie, co przecież ty już tu... Nie połkniesz tego? Nie no, musisz. Jak się je obrzydliwe rzeczy, to się przecież stara, żeby to się jak najszybciej zjadło. Nie, a ty to jadłeś kurde 3 minuty. Ja mam odwrotnie. Jak ja bym zaczął to połykać, ja musiałem psychę sobie nastawić. Dobra, zaliczona kara, lecimy dalej. No i pojawiła się trzecia kara, czyli ostry sos, a to było coś, czego się naprawdę mega bałem, ale totalnie nie chciałem dać po sobie tego poznać. Lecimy z trzecim pytaniem w takim razie. To jest moje ulubione pytanie. Zapraszamy trzeciego hejtera. Idzie odczuć to, że osoby występujące na kanale Ekipa mają podane wszystko na tacy, przygotowane przez team, przez co możemy odczuć to, że nie są na tyle ambitni, żeby zasługiwały na tą wygraną. Czy uważasz, że twoje 5 minut 2 to była czysta maszynka do zarabiania pieniędzy dla ciebie? Powód, dla którego twoje 5 minut 2 powstało, jest kilka tych powodów. Najważniejszym powodem jest to, że ja zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak działa rynek influencerski. Z tego, że jak będąc influencerem, masz określoną datę użytkowania po prostu. I jeżeli wokół ciebie nie pojawiają się nowe osoby, to po prostu przestajesz być atrakcyjny. Dlatego powstało Gen Z, dlatego powstało twoje 5 minut 2, więc to jest najważniejszy i mój najbardziej główny cel, a odpowiadając jeszcze dalej, powiedziałeś, że mają podane na tacy. Uważam, że Gen Z miało bardziej podane na tacy w pierwszym sezonie. Ja przez pierwsze 3 miesiące byłem codziennie w domu Gen Z, a ja teraz już jakby nie przychodzę do nich i właściwie nie wiem, może byłem, chyba nawet ani razu nie byłem i nie pomagałem im z odcinkami. Moim zdaniem bardziej pomagałem Genziakom. Też nie uważasz, że po prostu jest to niewypał, ponieważ te osoby nie są zbytnio ambitne, właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, i tak naprawdę jedyną ambitną osobą chętną taką do działania i do ciekawych challenge'y jest Dominik. Więc jak to wygląda z twojej strony, z twojej perspektywy? Ja uważam, że są ambitni, ja uważam, że potrzebują czasu, ponieważ Gen Z było wrzucone na dużo głębszą wodę od razu i mieli o wiele większe wsparcie moje, bo też miałem wtedy na to czas. Tutaj osoby, które są zwycięzcami drugiej edycji Twoje 5 minut, miały mniejszą intensywność na początku tych nagrań, przez to jeszcze nie zdążyły się tak wgryźć w to mocno. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Co? Lubisz ostre? Nie. Zaraz zobaczymy, jak odpowiedzą tutaj nasi hejterzy na widowni, także rozpocznijmy głosowanie, jestem bardzo ciekawa. No właśnie. No dobra. Dobra, dawajcie. Ostry sosik w grze. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ja nie chciałem nic mówić, ale inna widzą ostrego, strasznie nie chcę mieć tej kary. A idzie znowu, ej, patrz jak idzie. Proszę. Yes! Ej, tak absurdalnie nie lubię ostrego, ale nie chciałem się nic jakby sprzedać, bo wiedziałem, że mnie wybrali po prostu na chamsko. No to bardzo nie lubię ostrego. Smacznego. Dobra, biorę. Nie połykaj od razu najlepiej, tak szczerze ci powiem, ale dobra. Taka rada od kolegi starszego z branży. No jest, ostre. Dziękuję bardzo w takim razie. I właśnie zakończyliśmy tym samym drugą rundę. Czekacie jeszcze tylko jedno. Najbardziej hardkorowa. Kura na trzecią rundę, czyli absolutnie najmocniejsze pytania, a tak wyglądały ich przygotowania. Czy oglądaliście może odcinek Za ile to zrobisz od Karola? Właśnie on został podpięty do wykrywacza kłamstw. Chodzi tutaj mi głównie o pytanie a propos ekipy. Bo kto jest dla niego ważniejszy, finanse czy ekipowicze? Fajnie byłoby to sprecyzować i zapytać go, które osoby są dla niego ważniejsze od pieniędzy, a które są mniej ważne od pieniędzy. Nie wiem, co o tym myślicie, bo ja chętnie tak szczegółowo. Ja chętnie zadałabym po prostu takie pytanie. W kwestii montażu może, że coś lepiej wyjdzie na filmie po prostu, że film zrobi większe oświetlenia, że można miniaturkę z tego zrobić. Czy prawdą jest, że zdarza ci się umyślnie narażać na hejt inne osoby z projektu? Same. Myślę, że to jest fajne pytanie, myślę, że to będzie fajne do zadania. A Karą w tym etapie jest moje nemezis. Totalnie tego nienawidzę. Surowe jaj. Zakończyliśmy przyjemną część tego odcinka. Zaczyna się tutaj teraz prawdziwy hejt, czyli najtrudniejsze, najbardziej hardkorowe pytania. A czy masz coś takiego, że myślisz, że możesz nie odpowiedzieć?
odpowiedzieć na jakieś pytanie? Nie, no dużo jest takich pytań. No zobaczymy, czy uda się naszym hejterom cię zagiąć, także zapraszamy pierwszą osobę. W tej rundzie będziesz miał 30 sekund na odpowiedź. I na wariografię odpowiedziałeś, że niektórych członków ekipy traktujesz jako ważniejszych od pieniędzy, a niektórych jako mniej ważniejszych, więc chciałabym, żebyś wymienił teraz imienia osoby, które traktujesz jako ważniejsze i jako te mniej ważne. Zaczynamy. I co teraz, Karolku? Ogólnie było tak, że to dotyczyło, z kim mam bardziej większą relację, z kim nie. Nie przeciągaj, masz 30 sekund, no szybko. Czas tyka. Nie, no chyba nie chcę tak mówić. To niemiłe. Czas się skończył, Karol zadecydował. Także ewidentnie się wybronił. Generalnie ja nie jestem zadowolona, myślę, że widzowie też nie. Dlatego tutaj, Karolu, zbliżamy się, że tak powiem, do kary. No ale poczekaj, może się obroniłem, tak? No tak, zobaczmy. Zobaczymy. Sprawdźmy, co mają do powiedzenia nasi widzowie. Dzięki bardzo. Tak więc głosujmy. Lamus. Coś tak czuję w kościach, że będzie na czerwono, ale zobaczmy. Nie no, mi się wydaje, że będzie ten ulubiony. Ej, ale 5% osób zagłosowała, że się wybroniłeś. O nie, co dumna z ciebie jesteś? No, z ciebie na pewno nie. Ale z siebie jesteś dumna? No. Tak? No. To dawaj, zamienimy na jedno pytanie. No proszę, chodź, a kto mi będzie zadawał? Kto mi będzie? Ja ci zadam pytanie. Ty mi zadasz pytanie? Tak. Żartujesz sobie? Nie, to dobra. Strasznie. A też kary, tak? O, tego akurat nie wymyśliłem, ale tutaj wiesz, zaproponowali fajnie. Nie no, Karol, ale weź, z jakiej kategorii? Łatwe, średnie, trudne? Nie no, trudne, najtrudniejsze chyba. Nie dam rady, strasznie tu się czuję, strasznie źle. Słuchaj, powiedz mi taką jedną rzecz. Otóż mówiło się, było tak widać, że tak powiem, jak się oglądało różne odcinki tego typu rzeczy, że ty i Oliwier coś tam was, że tak powiem, łączyło. I moje pytanie brzmi, czy to było podkręcanie na siłę shipa, czy było coś tam jednak, czy jak to wygląda ogólnie? No proszę bardzo, czas start, 30 sekund. Okej, mocne. Czy było podkręcanie shipa? Nie. Ja i Olivier od początku mieliśmy się ku sobie. Wszystko, co było na kamerach i na odcinkach, było prawdą. Czyli takie, tam było tak na takim jednym odcinku, że w tle się całowaliście, to było prawda, tak? Tak. Czas się skończył. Czy Maja się obroniła? Głosujmy. Proszę bardzo, to są wyniki. O! No, łatwiutko. Nice. Dziękuję bardzo za pytanie. No dobrze. Można, mamy do pogadania potem. Ale po tamtej stronie jest fajniej. Tu jest fajniej, tu jest o wiele fajniej. W tym etapie jest 5 pytań, za tobą jest jedno, na które no niestety nie wybroniłeś się. Dlatego ja bym przeszła do drugiego, żeby zobaczyć, czy może twoje szanse na karę wzrosną, czy spadną. Także zapraszam drugiego hejtera w tej rundzie. Ja mam pytanie o Trąbę. Czy uważasz, że Trąba jest nieudacznikiem? Skoro ostatnio ciągle nawiązuje do tematów ekipy, między innymi na Loży Szyderców. Mówił, że ekipa wróci po części, później się wykręcał, że to były tylko takie żarty i tak dalej. Ostatnio też udostępniał, jak słucha piosenki ekipy. Czy uważasz, że jest nieudacznikiem? Że ciągle musi się odwoływać do ekipy, żeby osiągać jakiekolwiek zasięgi? Strasznie śmieszne w ogóle, kurde, porównanie, nie? Czy jest nieudacznikiem? No chyba nie można powiedzieć, że jest nieudacznikiem, bo wiesz, raczej, że tak powiem, ma duży sukces, nie? Więc nie jest nieudacznikiem, to jest moja odpowiedź, a no w sumie tyle. Ostatnio jak się rozwijałem, to było no, na czy, nie. Czy jest nieudacznikiem i dlatego nie, czym się... Nie, być... to, że się odnosi do ekipy, to ma być nieudacznikiem? Nie wiem, dziwne takie... Że w sensie, żeby mieć zasięgi, nie? Mam nadzieję, że dzięki temu będę miał punkt, bo jest takie dosyć dziwne, więc nie, no nie jest nieudacznikiem. Sprawdźmy, co na to nasi hejterzy. I co? Równo? Ej, no ale czemu tak? Równo? Bo nie zrozumiałem pytania w takim razie chyba, co? W takim razie drugie pytanie na twoją niekorzyść. Ale Lipa, weźcie jakieś pytania normalniejsze, zadawajcie. Zbliżamy się do jaja, co no. Co to było za pytanie? Co, normalne. Zapraszam trzecią osobę. Kurde, nie no, musi. Ej, teraz wiecie, ten. Karol, to jest najmocniejsza runda. Ale żeby było emocje, to musicie dać teraz na zielony. Nie ma opcji. W takim razie zapraszam cię do wypowiedzi. Maja jakiś czas temu wypowiedziała się publicznie, że nie wypowiada się w kwestiach ważnych społecznie, ekonomicznie,
ekonomicznie ze względu na to, że boi się utraty współpracy. To zjawisko można zauważyć wśród w zasadzie wszystkich członków ekipy, Jency, nowej, starej. Jakby moje subiektywne wrażenie jest takie, że być może to ty im zabraniasz wypowiadania się w takich bardziej kontrowersyjnych kwestiach, również ważnych społecznie. Czy to tak wygląda? Czy zabraniasz im tego wypowiadania się w tych kwestiach? I dlaczego? I dlaczego, jeżeli tak? Tak. Zabraniam. Dlaczego? Słuchaj, my mamy robić rozrywkę. My nie znamy się na polityce. My mamy robić rozrywkę, mamy dostarczać widzom rozrywkę, nie polaryzować społeczeństwa przede wszystkim właśnie jakimiś politycznymi kwestiami. W związku z tym, jeżeli na przykład są wybory, to mówimy, że warto iść na wybory i to zawsze robimy, ale nigdy nikt z nas nie powie, jakby w jakim kierunku powinien ktoś iść, bo to jest decyzja już indywidualna. My się na tym nie znamy, my się znamy na robieniu rozrywki i to jest dla nas najważniejsze. Koniec czasu. Żeby dawać dobrą energię. Zgadzam się odnośnie polityki, natomiast no kwestie jakby praw kobiet na przykład są na tyle obiektywne i uniwersalne, że z pewnością nie byłoby to negatywnie odebrane. Wiesz co, jak był ten czarny protest, tak to wspieraliśmy, nie? Nie wszyscy, ale zauważyłam, tak. Nie, była jakaś aktywność. Dobra, dziękuję ci bardzo w takim razie. Myślę, że odpowiedź Karola, a nie powiem co myślę. Wy powiedzcie co myślicie, zaczynamy głosowanie. Stresujesz się? Nie, szczerze, znaczy tak, ale stresuję się karą, ale nie stresuję się pytaniem, a jednocześnie w sumie się stresuję pytaniem. Boję się, że strolują i dadzą na czerwono, ale jak ja bym tam siedział, to bym tam na zielono. Zobaczmy, jak zagłosowali widzowie. Rosną paseczki, proszę państwa. Ej, mamy rekord, co? Rekord nie, ale jest naprawdę... Mój rekord, ty miałaś lepiej. Aha, no tak. Jeszcze możesz się wybronić, jeżeli na następne dwa pytania, ostatnie, najmocniejsze, odpowiesz zadowalająco, kary nie będzie, ale jeśli nie, no to na zdrowie sobie wypijesz. W takim razie zapraszam czwartą osobę. Witam. Czy filmy Gen Z są montowane bardziej pod content, czyli więcej wyświetleń, czy pod wizerunek? I żeby utrudnić ci to pytanie, więc nie będzie tak czy nie, co jest dla ciebie ważniejsze? Więcej wyświetleń pod filmem, czy bardziej wizerunek twoich Gen Z-aków? Myślę, że troszeczkę inne pytanie ustaliliśmy, no ale... Mega, w ogóle ciekawe bardzo pytanie. Szczerze nigdy się na tym nie zastanawiałem, więc tak szybko teraz pomyślę. Wydaje mi się, że w przypadku Gen Z jednak tam bardzo ważny jest wizerunek, bo chcemy, żeby to były treści maksymalnie bezpieczne. W moim przypadku bardziej, żeby wioski się zgadzały, w sensie na moim kanale. Zresztą mnie są bardziej często kontrowersyjne troszkę treści niż na Gen Z, więc no myślę, że taka jest odpowiedź. 30 sekund minęło, dziękuję ci bardzo za pytanie. Dzięki za odpowiedź. Przejdźmy w takim razie do głosowania. Nie no, tutaj chyba ciężko, żeby było czerwone, co? Co tak się wychylasz na tą zieloną stronę? No bo zobacz. Leci pięknie, fajnie. Dobra, no mogę ci jedynie pogratulować i naprawdę liczyć na to, że ostatnie pytanie zmiecie cię z planszy. Ty no właśnie, poczekaj, bo jest 2-2, tak? Jest 2-2. O kurde. Zapraszam ostatniego hejtera na dzisiaj i prosimy bardzo o solidne pytanie. Czy jesteś gotowa? Gotowa, pewnie, jak nigdy. Zadasz pytanie to, o którym rozmawialiśmy? Tak. Ja bym się chciała dowiedzieć, czemu ekipa, ta stara ekipa się rozpadła, ponieważ zawsze ten powód był trzymany w wielkiej tajemnicy, nikt się nie odnosił, jaki jest prawdziwy powód tego rozpadu oraz też jak się odnosił do tego, że po tym rozpadzie powstały te dwie grupki. Kurczę, ogólnie jest tak, że jak sobie rozkminiałem w ogóle to wszystko, jakby to eskalowało tak najbardziej przez błędy w komunikacji, no ogólnie. A nie mogę się w szczegóły wdrażać, bo sobie po prostu nad tym pracujemy, to mogę tak zdradzić, że sobie gadamy, nie? No zresztą się spotkałem z Trombą, tam pewnie część osób widziała. Ogólnie raczej w bardzo dobrym kierunku to wszystko sobie zmierza i idzie, więc tutaj coś tam zdradzam delikatnie. Co, jakiś powrót ekipy? Nie, no powrót już nie przesadzajmy, tak? Myślę, że każdy już jest zupełnie innym człowiekiem w innym miejscu. Koniec odpowiedzi, dziękujemy ci bardzo. Karol odpowiedział błędy w komunikacji, jakby co. To jest odpowiedź na pytanie. Reszta to było tam w sumie takie gadanie. Nie no, odpowiedź była bardzo szeroka i było dużo zdradzonych tak, ciekawostek, ale to były ciekawostki, które nie były odpowiedzią na pytanie, tak? Tylko były mówię. Bardzo dobrą odpowiedzią na błędy pytanie. Błędy w komunikacji, to była odpowiedź na pytanie, które zadała koleżanka. To był jeden z... Nie, myślę, że to spłycasz bardzo mocno. No i jeśli będzie teraz zielone, jestem bezpieczny przed najgorszą dla mnie karą. Ej, Mati, zepsuła się szafa. Ogólnie nie chciałem jakby mówić, bo znowu bym zbejtował ludzi, żeby dawali na nie, ale strasznie tego nie chcę robić. To jest druga najgorsza rzecz po ostrym sosie, no. Kurde, zastanawiam się nad taktyką, nie? Dać wiadro? Daj. To jest część taktyki. Robiłem to kilka razy w życiu i nigdy nie wyszło. Nie, no nie dam rady. Nie, ja mam inną taktykę. Na 4 łyki. Dobra, uwaga, pierwszy. Ale tak od razu 4.
Ciężko? Nie, no już całe teraz. O! Wypij do końca. Nie, jest ogólnie git. Jest git. Pić, dobra. Dlaczego? No i już, 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 już. Połknij. Dobra, szklanka jest pusta.